W poprzednim odcinku Morskich Opowieści przybliżyłem Wam historię angielskiego bohatera z Bitwy Jutlandzkiej, Jacka Cornwella. Dzisiaj o kimś z przeciwnej strony tego konfliktu. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Historię tego marynarza zacznę trochę od końca. Dla lokalnej historiografii nazwisko Wilhelm Hindkamp pozostawało bez znaczenia do końca 1937 roku. Zmarł on sam w 1931. Unikał mówienia o swoich wojennych doświadczeniach aż do śmierci, a jego żona nigdy nie dowiedziała się niczego z jego dramatycznych doświadczeń w ciągu jego życia. Ale kiedy prawdziwa historia jego osoby stała się znana w 1937 roku, została bezlitośnie wykorzystana przez nazistów do celów propagandowych. W doniesieniach prasowych z tamtych czasów Hindkamp był przedstawiany jako prawdziwy bohater. Jeden ze świadków, który wspominał tamte czasy, powiedział, że bohaterskie czyny Hindkampa były wałkowane raz po raz bez końca na lekcjach szkolnych. Jakie więc były prawdziwe losy naszego dzisiejszego bohatera? Wilhelm Hindkamp urodził się w Niemczech w 1883 roku. Z zawodu został ślusarzem. W 1902 roku, w wieku lat 19, zaciągnął się do marynarki. Najpierw przez kilka lat pływał na statkach handlowych na dalekich trasach do Chin i Japonii. W 1912 wstąpił do Kaiserliche Marine, cesarskiej marynarki wojennej i otrzymał stopień Pumpenmeister, to odpowiednik podoficera w marynarce wojennej. Na świeżo oddanym do użytku krążowniku liniowym SMS Seydlitz 24 stycznia 1915 po raz pierwszy Seydlitz i razem z nim Wilhelm Hindkamp weszli w kontakt z wrogimi im brytyjskimi okrętami. Miało to miejsce na Morzu Północnym przy ławicy Dogger Bank. Już od samego początku Brytyjczycy mieli zagwarantowaną przewagę, ponieważ została przechwycona radiowa wiadomość przejść w rejon Dogger Bank i oczyścić go z sił wroga. Anglicy byli w posiadaniu niemieckich tajnych szyfrów wojskowych, więc z odszyfrowaniem wiadomości nie mieli większego problemu. W jaki sposób Anglicy weszli w posiadanie wspomnianych szyfrów, to temat na kolejną morską powieść, do której na pewno powrócę. Wracając do wypadków z 24 stycznia pod Dogger Bank. Brytyjczycy, wiedząc o zamiarach Niemców na spotkanie trzech niemieckich krążowników liniowych, Seydlitz, Moltke i Derfflinger oraz krążownika pancernego Blücher, wysłali do boju własną silniejszą eskadrę, składającą się z pięciu krążowników liniowych HMS Lion, Tiger, Princess Royal, New Zealand i Indomitable. Niemcy zostali kompletnie zaskoczeni. W danej sytuacji wybrali chyba najlepszą taktykę, czyli pełen odwrót, po prostu zaczęli uciekać ile pary w kotłach. Brytyjska eskadra pod dowództwem admirała Beattiego miała więcej pary we wspomnianych kotłach i powoli zaczęła doganiać niemieckie okręty, dowodzone przez wiceadmirała Franza Hippera. Jako pierwszy pod ogień dostał się idący, jako ostatni w szyku, najsłabszy i najwolniejszy krążownik pancerny Blücher. Następnie po kolei zaczęły być ostrzeliwane kolejne niemieckie okręty. Nie wdając się w szczegóły, bo nie sama bitwa jest tematem dzisiejszej opowieści, wspomnę, że w samym starciu okręty Beattiego spisywały się fatalnie. Co prawda, w wyniku tego starcia wspomniany krążownik pancerny Blücher został w końcu zatopiony, ale pozostałe trzy krążowniki liniowe umknęły na skutek opłakanej komunikacji pomiędzy flagowym krążownikiem liniowym Beattiego HMS Lion, a resztą eskadry. Z celnością prowadzenia ognia przez Brytyjczyków było równie beznadziejnie.
nie licząc trafień w Blüchera, który praktycznie został rozstrzelany z bliskiej odległości, łączna ilość trafień w niego to około 70. Do pozostałych okrętów trafień było tylko 6 w porównaniu do 25 uzyskanych przez niemiecką eskadrę. Natomiast jedno trafienie w Seydlica było naprawdę bolesne. Pocisk z Lyona przebił pancerz barbety w tylnej wieży działowej oznaczonej literą D jak Dora i eksplodował w magazynie amunicji, wzniecając gwałtowny pożar ładunków miotających. Ogień przedostał się do umiejscowionej obok wieży C jak Cezar, powodując śmierć 165 członków załogi i stworzył realne zagrożenie, że cały okręt wyleci w powietrze. I tu właśnie pojawia się nasz bohater. Wilhelm przedostaje się do pomieszczenia, gdzie znajdują się zawory służące do zalania wodą komór amunicyjnych i pomimo, że są one rozgrzane do czerwoności, odkręca je, powodując zalanie tychże komór wodą morską, ratując tym samym od niechybnej zagłady cały okręt i wszystkich znajdujących się na nich marynarzy. Przypłaca to bardzo ciężkimi poparzeniami i zatruciem oparami płonącego kordytu. Za swój czyn został nagrodzony awansem na podoficera pokładowego z pozwoleniem noszenia broni białej do galowego munduru oraz oznaczony żelaznym krzyżem drugiej klasy, krzyżem Fryderyka Augusta drugiej klasy oraz medalem za zasługi bojowe pierwszej klasy. Po pobieżnej rekonwalescencji powrócił do służby na Seydlicu. Wilhelm Heidkamp powrócił do domu w 1920 roku po okresie internowania i niewoli. Ponieważ odniesione rany uniemożliwiły mu powrót do wyuczonego zawodu ślusarza, pracował w małym sklepiku swego ojca w miasteczku Untersbach. Wilhelm Heidkamp ożenił się i miał 4 dzieci, 3 dziewczynki, 1 chłopca. O swoich doświadczeniach z wojny nigdy nie powiedział słowa żonie lub komukolwiek w kręgu rodziny. Zmarł na skutek ran odniesionych podczas wojny 5 października 1931 roku, a więc 11 lat po powrocie z niewoli. Został pochowany na cmentarzu w Immekeppel. Wydawało się, że człowiek, który ocalił Seydlica i swoich kolegów, pozostanie na zawsze zapomniany, ale sytuacja, podobnie jak w przypadku bohatera z drugiej strony barykady, to znaczy z drugiej strony Morza Północnego, Jacka Cornwella uległa gwałtownej zmianie i wypadki potoczyły się już jak lawina. Już po śmierci naszego bohatera, Kölner Rundfunk, czyli rozgłośnia radiowa z Kolonii, rozpoczęła cykl słuchowisk W obizdu kamerad, gdzie jesteście towarzysze broni. W tym cyklu rozgłośnia poszukiwała zaginionych żołnierzy frontowych i próbowała ustalić ich powojenne losy. Cały ten cykl słuchowisk cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Marynarze z Seydlica pamiętali o Wilhelmie Heidkampie i na falach radiowych wystosowali apel, aby nasz bohater odezwał się do nich. Dopiero mieszkańcy Untersbach poinformowali o jego śmierci. Maszyna propagandowa ministra Goebbelsa zwietrzyła znakomity materiał o treści nacjonalistycznej, militarystycznej i ogólnie ku pokrzepieniu serc. Początkowo planowane, nieoficjalne i bardzo skromne złożenie wieńca i kwiatów na mogile Heidkampa w rocznicę bitwy pod Doggerbank 24 stycznia 1938 roku przerodziła się w zorganizowaną przez NSDAP olbrzymią ceremonię przygotowaną z wielką pompą. 20 sierpnia 1938 nadano imię Wilhelm Heidkamp nowo wybudowanemu dla niemieckiej Kriegsmarine niszczycielowi Z-21. Nie był to wielce szczęśliwy okręt, bowiem po niecałych 2 latach służby został zatopiony przez brytyjskie niszczyciele podczas pierwszej bitwy o Narvik w kwietniu 1940 roku. Jakie były dalsze wojenne losy krążownika linionowego SMS Seydlitz? Brał udział w bitwie jutlandzkiej, którą szczęśliwie
przetrwał, pomimo odniesionych bardzo poważnych uszkodzeń. Następne 2 lata spędził praktycznie bezczynnie w bazach, podobnie jak większość Hoseye floty. W listopadzie 1918 roku większość niemieckiej floty została internowana przez Brytyjczyków w bazie Scapa Flow. 21 czerwca 1919 flota ta została samozatopiona przez swoje załogi, łącznie oczywiście z krążownikiem Seydlitz, który w późniejszych latach, podobnie jak większość zatopionych tam okrętów, została podniesiona z dna i przeznaczona na żyletki. Ktoś może zapytać, dlaczego przypominam historię patrona niszczyciela z okresu hitlerowskich Niemiec. Po pierwsze, Wilhelm Heinkamp nie miał nic wspólnego z ideologią nazistowską. Po drugie, wykazał się bardzo dużą odwagą w obliczu śmiertelnego zagrożenia i po trzecie, był na tyle skromnym człowiekiem, że po wojnie nikomu nie chwalił się swoimi dokonaniami. Dlatego myślę, że warto było poświęcić jego pamięci te 10 minut. A co Wy myślicie na ten temat? Dajcie mi znać w swoich komentarzach. Następnym razem równie dziwne, a nawet jeszcze dziwniejsze losy patrona kolejnego niszczyciela Kriegsmarine. Jeżeli Wam się podobało, to jak zawsze proszę o przychylne oceny, tak zwane łapki w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.